Dobra walka, bardzo walka wyrównana. Mam wrażenie, że Kasiusz minimalnie, ale był lepszy. Jesteśmy na gali FM 12, jest z nami sędzia pojedynków bokserskich, pan Wiesław Rupiński. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Miło mi, że mogę z panami porozmawiać i służę informacjami. Jeżeli mogę pomóc, to bardzo proszę o pytania, tak. To może zacznę od tego, bo pewnie wiele osób nie kojarzy polskich sędziów pięściarstwa. Jeżeli moglibyśmy zapytać o pana doświadczenie, o to, jak w ogóle zaczęła się ta przygoda z... No, moje doświadczenie jest, że tak powiem, dosyć bogate. W tym roku zaliczyłem 50 lat pracy sędziowskiej, posługi sędziowskiej. Mam licencję od 1970 roku. Przesędziowałem 10 tysięcy walk, 3,5 tysiąca walk w ringu, 6,5 tysiąca walk na punkty. Sędziowałem wszystkich największym pięściarzom w Polsce, Gołota, Michał Czeski, no po prostu całej czołówce. Adamek, Szpilka, który tutaj dzisiaj był obecny, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy. Także kocham boks, cieszę się, że jeszcze jestem na chodzie, no i przy okazji taka tutaj dzisiaj, że jak powiem, sytuacja była, że mogłem pomóc, myślę, że się sprawdziłem, że było sympatycznie, że nie było gwizdów, nie było problemów, no to tak wygląda, tutaj po prostu rutyna, pewne doświadczenie, no dlatego tutaj jestem. Jak się w ogóle podobał ten pojedynek, bo widzieliśmy, że w klatce pan żył bardzo. Był bardzo wyrównany. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zachowaniem, walką, sposobem walki, czystością tej walki kolegi Wrzoska. Bo to był zawodnik 15 centymetrów niższy. To jest potężna sprawa. Jeżeli się ma 90 i przeciwnika 75, te 15 centymetrów robi kolosalną różnicę. Poradził sobie z tym, nie faulował, nie wpadał, nie trzymał. No przy tym wzroście to się szuka pół dystansu. Boksował bardzo rozsądnie. No zresztą jest taka dewiza i powiedzenie, że w boksie najpierw głowa, potem nogi, na końcu ręce. I myślę, że on do tej zasady się stosuje i dlatego była to dobra walka. Bardzo walka wyrównana. Mam wrażenie, że Kasiusz minimalnie, ale był lepszy. Czyli te dwa punkty, które były w wyniku końcowym, myślę, odzwierciedlają to, co było przez te 6 rund. Okay. Także wynik zasłużony jest, tak. 60-53 to chyba jest ta kwestia, która wzbudza największe kontrowersje. No, kontrowersje, tak. No to troszeczkę było, że tak powiem, moim zdaniem sędzia jakoś tak może nie do końca perfekcyjnie oglądał, ale dobrze, że pozostała dwójka, wiedziała, jak to wszystko wygląda. W każdym razie wynik jednogłośny, wynik zasłużony, tak. Czyli pana zdaniem żadnych kontrowersji nie było? Nie było. Nie. Przy 2-1 to byśmy mogli dyskutować. Natomiast przy 3-0, tylko mówię, ta rozpiętość, skala może pewne emocje budzić. Oktagon jest dosyć trudną sytuacją, bo my w amatorskim boksie mamy ring i prześwit między linami, bardzo dokładnie wszystko widzimy. Tutaj były pewne takie fragmenty, które zasłaniały widoczność. Jeżeli sędzia nie siedział w tym miejscu, powiedzmy, gdzie wszystko mógł zobaczyć, no to rzeczywiście mógł w pewnym sensie, w cudzysłowie mówię, wypaczyć pewne rzeczy, nie? Tak, ale nie ma absolutnie złej woli. Nie ma żadnego jak gdyby nastawienia do tego, żeby komuś zrobić krzywdę. Po prostu tak widział, tak wypunktował. No możemy dyskutować, powiedzmy, to oczko dwa więcej, ale wynik jest zasłużony, tak. A czy to był czysty pojedynek, bo nie miał pan dużo pracy? Był to w miarę. Ja wczoraj na odprawie powiedziałem, daję boksować, nie pozwalam faulować. W związku z tym wiele rzeczy, które oczywiście można było zakwestionować, przepuściłem, dlatego że te rundy są 3-minutowe. Jeżeli ja będę przeszkadzał zawodnikom, to tej czystej walki, tego czystego boksu będzie w sumie, powiedzmy, 1,5-2 minuty. Ludzie przychodzą po to, żeby oglądać boks. Natomiast te wszystkie rekolekcje typu, że sędzia chce się tam wykazać, pokazać, lansować, to już nie są w moim wydaniu. Ja na początku kariery starałem się, że tak powiem, brylować, a w tej chwili nie. W tej chwili dla mnie fajna sprawa jest, jak ktoś był na takich boksach i zapytany o sędziego, to się zapyta, a sędzia był? No i o to chodzi, żeby nie być tym aktorem pierwszej loli, być tłem, ale swoje robić, tak. Wiemy już, co pan myśli o Marcinie Wrzosku. Tak. A ja chciałem zapytać, czy zna pan osobę Don Casio, czy wie pan mniej więcej, z czego jest znany? Tak, no ja po prostu, jeszcze jak Kasiusz był czynnym zawodnikiem na Wybrzeżu w klubie Sako, boksował, to jakieś 10 lat temu, może 8 lat temu, jakieś walki sparingowe, czy jakieś walki turniejowe. Mam wrażenie, że się gdzieś spotkaliśmy w ringu. No,
po prostu wiem o nim tyle, że to jest chłopak, który wie, o co chodzi w tym boksie. No może to nie jest, powiedzmy, talent czystej wody, ale to jest taki robotnik, pracuś, no i ma pewne efekty, boksuje, no i fajnie jest. No. Myślę, że w pewnym sensie znalazł sposób na życie w tym momencie, tak. I bardzo się cieszymy, że się podobało. Bardzo dziękuję. Miło mi było, bardzo dziękuję i myślę, że się jeszcze spotkamy i sobie kiedyś porozmawiamy. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.